Dobry wieczór, cieszę się ogromnie, że mam przyjemność się z Państwem spotkać. Ja jestem dziennikarzem, przez 25 lat prowadziłem program Laboratorium, tylko 25 lat, 500 kilkanaście wydań. Oprócz tego jestem wykładowcą akademickim, napisałem kilka... do oglądania telewizji też niektórych trzeba namawiać. Pozwolą Państwo, że przedstawię się w formie filmowej. Najdziwniejsze stroje, niezwykłe sytuacje, dramatyczne przypadki, poszukiwanie prawdy o świecie i o naturze materii. Niesamowite przygody to tylko część moich telewizyjnych spotkań z nauką. Od 1975 roku zajmuję się popularyzacją wiedzy w radiu, w telewizji i w prasie. Zrealizowałem ponad 600 programów popularno-naukowych dla dorosłych i dzieci. Magazyny, informacje i duże widowiska. Poważnie i na wesoło. Opowieści i zabawy z dziećmi. Zrealizowałem także kilkadziesiąt filmów o osiągnięciach nauki polskiej. Oglądali je widzowie w wielu krajach. Materiały do moich filmów zbierałem w kraju i na odległych kontynentach. W powietrzu i na morzu, na pustyni, w lasach i na tropikalnych wyspach. Swoich odbiorców pragnę przekonać o tym, że nauka jest ciekawa i piękna. No właśnie, i to jest między innymi to, o czym chciałem rozmawiać, tylko ja tutaj teraz zaczynam wyścig z czasem, ponieważ dostałem wskazówkę, że ma być 30 minut, postaram się tego czasu nie przekroczyć. Otóż generalnie rzecz biorąc, czy media pomagają w edukacji? No, słyszeliśmy tutaj wiele rzeczy dotyczących szkoły, wskazówki dla nauczycieli. Pewnie Państwo czytali artykuł w dzisiejszej Polityce, w której jest mowa o uczniach, którzy są spowszechnieni, czyli po prostu nie mają tak zwanej wiedzy ogólnej. Wszyscy, którzy mieli okazję się spotkać z ludźmi ostatnio kończącymi chociażby licea, no wiedzą, o co chodzi. No właśnie, ale te generalnie rzecz biorąc, z tymi nowymi mediami to jest tak. Już Platon narzekał, że wynalazek pisma to strasznie szkodzi. No bo po pierwsze ludzie piszą zamiast zapamiętywać i zamiast myśleć czytają. No to w ogóle jest okropne. Potem kiedy pojawiły się kolejne media, na przykład telewizja. No telewizja to jest zanik rozmowy, bo rodzina zamiast rozmawiać ogląda telewizję. Potem się okazało, że maile. Maile po prostu zamordowały epistolografię, no, umiejętność ładnego pisania, już nie mówię nawet o ortograficznym. No i wreszcie, proszę Państwa, internet, który podobno zabija książki i gazety. Czyli te media to są takie dobre, ale nie do końca. Czy pomagają w edukacji? No więc zobaczmy w takim razie, to są założenia. No po pierwsze, my dzisiaj dosyć rzadko korzystamy z bezpośredniego doświadczenia. Na ogół korzystamy z mediów, właśnie z elektronicznych, z telewizji. Efekt jest taki, że nieważna jest rzeczywistość, ważne jest to, co pokażą media. No na przykład, proszę Państwa, kiedyś byłem na lotnisku w Paryżu. Moja żona telefonuje do mnie na telefon komórkowy. Słuchaj, jak sobie radzisz w tym Paryżu? Mówię, no kawa jest taka sobie, bagietka mogłaby być lepsza. Ale przecież tam jest strasznie. Jak strasznie? No bagietka taka sobie. No. Co się okazało? W telewizji pokazywali, jak na tym lotnisku podobno są zamieszki i protestują pracownicy lotniska. I to jest straszna awantura. W ogóle tam policja interweniowała. A ja siedzę gdzieś na drugim końcu tego lotniska i nie mam o tym zielonego pojęcia. Albo inaczej, kiedyś w Niemczech jakiś pan mnie pyta, pan się nie boi jeździć dobrym samochodem? No nie, no jeżdżę jakoś. Bo wie pan, w tej Warszawie to strzelają i zabijają i kradną samochody. No, bo on z kolei to ogląda przez ekran telewizji. Więc proszę pamiętać, politycy też wiedzą, że jak ich nie ma w telewizji, to ich nie ma w ogóle. No i dlatego tak się bardzo pchają do telewizji i taka dlatego ta telewizja jest, jaką znamy. Generalnie rzecz biorąc, my jeszcze jesteśmy hipokrytami, to znaczy my udajemy, że jesteśmy zainteresowani sztuką, nauką, czymś tam, a jak przyjdzie to do czego, to plotki i seks. No naprawdę tak jest, bo my lubimy być postrzegani jako ci lepsi, ci od wysokiej kultury, a tak naprawdę jesteśmy leniwi.
Naprawdę, to jest pierwsze takie podstawowe założenie. To już w średniowieczu kopiści wiedzieli, że oni muszą ozdabiać te swoje rękopisy i te książki, bo jak nie umieścili tam jakichś fajnych albo małpek, albo czegoś tam, to po prostu nawet dla tych wysoko wykształconych biskupów, zakonników, możnowładców, to ta książka w ogóle nie ma sensu żadnego. Proszę zobaczyć, że te wszystkie miniatury są bardzo bogato zdobione. Popatrzmy na Psałterz Floriański. No ileż tam jest różnych fajnych, a to są małpki, a to zwierzęta grające, a to coś tam. Czyli oni wiedzieli, że oni muszą przyciągnąć uwagę odbiorców. Oczywiście dla elity się pisało inaczej. Długie, sążniste teksty, pozbawione jakiejkolwiek ilustracji. A już dla normalnych ludzi to czy tabloidy, ilustracje, karykatury, no potem fotografie, no stąd mamy paparazzich. Generalnie rzecz biorąc, telewizja jeszcze dodatkowo stała się komercyjna, no i to już jest w ogóle. Najlepiej sprzedaje się seks, zbrodnia, pieniądze i śmiech. Więc tak, seks to po pierwsze, to Kościół tego nie lubi, wszyscy moraliści tego nie lubią, z niektórych partii to mówią, no poczekajcie wy tylko. Zbrodnia, no to jeszcze zależy jaka zbrodnia i to dla dzieci się nie nadaje. Pieniądze, zależy znowu czyje pieniądze, bo mogą być te pieniądze takie trefne i znowu jak zaczniemy o nich mówić, to też niedobrze. No pozostaje nam śmiech. No i dlatego w telewizji mamy maraton uśmiechu. Co chwilę ktoś wchodzi i mówi, ha, 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 jak jest fajnie, zobaczcie jak jest fajnie, tacy jesteśmy w dechę. Ja też starałem się pokazać swoją pracę w telewizji tak właśnie w dechę. Dziś kulisy telewizji. Przed laty już dwukrotnie pokazywałem Państwu telewizję od kuchni. Poważnie i na wesoło. Już, dobrze, dobrze. Chwileczkę, stop. Ja mam grać, trzeba to nagrać, nie? No to a jak ja mam grać, jak pan nie gra? Takiego bałaganu nie widziałem tu już dawno. O! No to zaczynajmy. No i właśnie tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, programy te zabawne są tanie i jest na tym bardzo duży zysk i dlatego telewizje to bardzo lubią. Oczywiście my wszyscy mówimy, że trzeba więcej teatrów, więcej dyskusji, profesorów i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego, to wybieramy tak zwane głupie programy. No i dlatego na przykład seriale mają dużą oglądalność, a te mądre mają małą oglądalność. Na przykład wszyscy mówią tak, wszyscy oglądają programy edukacyjne, wszyscy oglądają Discovery. To ja zadaję pytanie takie, kiedy ostatnio pan albo pani obejrzeli taki program, jaki to był program i którego dnia, o której godzinie? Wie pan, no tak z pół roku temu coś tam widziałem. O i tak właśnie wyglądają wszyscy, którzy oglądają programy edukacyjne. Więc właśnie w masie jesteśmy leniwi, czyli nie twórzmy mitów. Oglądalność rzeczywista programów edukacyjnych jest naprawdę niewielka. Dodatkowo jeszcze są ci szefowie telewizji, którzy chcieliby, żeby było śmiesznie. Mówią tak, no wie pan, te pana programy no mogły być ostatecznie, ale one są takie mało śmieszne. No to teraz proszę sobie wyobrazić, zapraszam poważnego profesora i mówię, to co, rzucamy w siebie tortami? A może pana wywrócę jakoś? No i dopiero będzie śmiesznie. Dodatkowo jeszcze, proszę państwa, nauka nie potrafi konkurować ze sportem, z kryminałem, z serialem, z kabaretem. No to wobec tego można spróbować inaczej. No na przykład próbuję. Dzisiaj powstały nowe możliwości techniczne. Właściwie każdy, kto ma kamerę i laptopa, nawet w tym laptopie jest kamera, mógłby zrobić telewizję edukacyjną. To dlaczego w takim razie tak nie jest? No bo były setki, tysiące takich prób. To się nie wszystkim udaje. Po pierwsze dlatego, że trzeba się czymś wyróżnić. Po drugie, najcenniejszym jest pomysł, no i wreszcie, proszę Państwa, duże nakłady finansowe. To nie łudźmy się, tego się darmo nie robi. Ci, którzy już kiedykolwiek próbowali, to wiedzą, że można jeden filmik, dwa filmiki, można jakiś program zrobić, ale to jest na raz. A proszę pamiętać, że emisja telewizyjna to jest ileś godzin dziennie. Oczywiście te pieniądze można zastąpić czasami entuzjazmem i pasją i ja staram się z pasją coś tam tworzyć. Mówią o mnie, że jestem pasjonatem, że dla ciekawego ujęcia filmowego mogę pojechać na drugi koniec świata. Po to, by obejrzeć ciekawe doświadczenie, mogę poświęcić nawet cały tydzień. To prawda. Swoją pasją chciałbym obdzielić wszystkich. Pragnę pokazać piękno nauki i wiedzę wybitnych naukowców. Chciałbym przekonać odbiorców, że każdy może przeżyć niezwykłą przygodę. Moje programy, publikacje i pokazy są maleńkim pomnikiem ku uchwale polskich naukowców. Wiktor Nielicki. No właśnie, ale to czasami.
Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, ta forma musi być przystosowana do środka przekazu. Na przykład wiadomo, że w internecie liczą się krótkie wykłady. Tutaj Pan powiedział o Khan Academy. No jeszcze są wykłady TED i one się zaczynają od 3 minut. I największą popularnością cieszą się te 3-4-minutowe. No jest jeszcze drugi moduł, 6 minut, to już jest trochę gorzej. Bywają wykłady 18-minutowe. No dobrze, ale myśmy się przyzwyczaili, że no wykład to powinien być wykład, no te 1,5 godziny. No dodatkowo, proszę Państwa, internet wymaga emocji. No wobec tego mówcy z charyzmą, z jakimś takim przekonaniem, to oni spokojnie przyciągają uwagę. No wobec tego, jak to zrobić? No jeszcze jest treść. Dzisiaj mamy epokę opowiadania historii. Proszę zobaczyć, że nawet nasi politycy opowiadają nam codziennie historie. Ci z Państwa, którzy jeszcze pamiętają aferę hazardową, było coś takiego ponad rok temu, to wiedzą, że w pewnym momencie ta afera zniknęła. Co? A, no bo premier Tusk powiedział, że nie bierze udziału w wyborach. Przez następne 2 miesiące wszyscy zajmowali się, jej, nie weźmie, co to będzie, co to będzie. To potem wymyślono następną historię, będzie 2 kandydatów. Sikorski i Komorowski. Ojej, ojej, ojej. I tak aż do katastrofy smoleńskiej spokojnie wszyscy się tym zajmowali, wszyscy już zapomnieli o jednej aferze, drugiej, trzeciej. Czyli wszystko zależy od tego, kto opowie nam fajną historię. Ta historia musi być krótka. Amerykanie mówią, że powinna dać się opowiedzieć od startu windy do dojechania na najwyższe piętro, czyli powiedzmy 30-40 sekund. I taką historię wymyślają PR-owcy tych wszystkich partii politycznych. Pytanie tylko, kto czyją historię przykryje, kto ją opowie pierwszy. No i kto opowie ciekawszą historię, taką bardziej ze smakiem, taką z mięsem tak zwanym. No dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, oczywiście w nauce też można. Można opowiedzieć ciekawie o swojej pracy naukowej, o swoich badaniach, o wypadkach, o czymś tam. Ja na przykład kiedyś, dawno temu, telewizja opublikowała taką płytę Hity Programy Laboratorium i tam była taka informacja, że tam polowałem na błyskawice przez 3 lata. Rzeczywiście 3 lata zbierałem błyskawice do jednego felietonu. Co ludzie zapamiętali z całej płyty? 3 lata zbierał błyskawice, cała reszta nie miała żadnego znaczenia, bo to się dało zrozumieć. Te badania naukowe to albo się zrozumiało, albo się nie zrozumiało, a to było oczywiste. No wobec tego, z tego też można wyciągnąć wniosek. No poza tym zaciekawić. Opowiadamy. Opowiadamy tak jak bajkę dziecku. A ja też Państwu opowiadam te kolejne historyjki, no właśnie, żeby pokazać, że to się daje zrobić. No Państwo też jakoś tam lepiej czy gorzej słuchają, bo z tym się można utożsamić, nawet jeżeli opowiem, że prawda, coś mi się nie udało albo że jakiś był wypadek, no ale to jednak mimo wszystko. Plotka. Plotka się znakomicie sprzedaje. Proszę zobaczyć, że na przykład Steve Jobs znakomicie wykorzystywał podczas prezentacji Apple'a właśnie plotkę, umiejętnie wcześniej puszczoną i takie przecieki. Oj, 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 co on pokaże? Ajajajajaj. I wszyscy czekali. I on zwykle robił prezentację, która była średnio nudna, tam tego gadu-gadu, a potem mówił, a jeszcze tak przy okazji to sobie przypomniałem i teraz właśnie dopiero przedstawiał ten swój znakomity gadżet. I wszyscy zagryzali palce do ostatniej chwili, no bo to była właśnie ta dramaturgia. No wszyscy czekali na ten moment. No pokaże, nie pokaże, pokaże, nie pokaże. No pokazał wreszcie tego iPada, no i wtedy jest rewelacyjnie. Dokładnie w ten sam sposób politycy robią, że wypuszczają plotki takie, na przykład startuje w wyborach, nie startuje, zrobi, nie zrobi, podejmie decyzję czy nie, opublikuje program czy nie opublikuje, mały czy duży. No i w ten sposób my dajemy się wciągnąć i tak jak ta rybka, jesteśmy ciągnięci na tym haczyku i oni tak raz popuszczają, raz pociągają, raz poszczą i w końcu pójdziemy do wyborów, będziemy na nich głosowali. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, jest sposób na utratę wyborców. Ja już nie mówię, że tak jak ostatnio byłem kilka dni temu na takiej konferencji, i wystąpił pan profesor i mówi tak, to ja państwu opowiem, co mam na tym slajdzie. A nie, to nie ten slajd był. No i tak dalej, i tak dalej. Nie będę państwa dręczył, bo to trwało 25 minut, więc akurat tyle czasu nie ma. Dodatkowo jeszcze można to bardzo skomplikować. Na przykład pewna dama, którą zapytałem tam o jej badanie, mówi tak, nasze dendryty austenityczne, mówię, przepraszam, co? No jak to, proszę pana, to jest podstawowe pojęcie, to pan nie wie? Inna pani mówi tak, proszę pana, jestem specjalistką od coachingu holistycznego. Ożeż, kurczę, no pewnie to coś bardzo mądrego. I tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zauważyć, że widz, telewidz nie jest w stanie zadać tego pytania, wobec tego jakiemu jeden takie określenie, takie hasło przeleci koło uszu, to już więcej do tego nie wróci, wobec tego wybiera sobie inny kanał
informacja, która nie dociera do odbiorcy, jest informacją straconą. No wreszcie, proszę Państwa, najgorzej to uśpić widzów. Oczywiście na uśpienie widza to ja znam kilka sposobów. Na przykład można wybrać taką porę jak teraz. Wszyscy są po obiedzie, jeszcze niektórzy wypili piwo, niektórzy kawę. Ta kawa to tak podnosi ciśnienie, a potem ono spada i tak ten stolik na nas wyskakuje co chwileczkę i trzeba uważać, bo można sobie guza nabić. Dodatkowo jeszcze światło, tylko tak trzeba by bardziej przygasić i ciemne slajdy. Ja tutaj źle zrobiłem, ten slajd powinien być ciemny, jeszcze takie linie przeplatające się. Wtedy rewelacyjnie się śpi. No ale my nie chcemy, żeby on spał. Wobec tego trzeba go czymś zaskoczyć, tego odbiorcę. No czymś zaskoczyć, jak widać, ja tutaj do różnych się przedmiotów uciekam. Naprawdę, jak wyciągam coś takiego, mówię, proszę Państwa, teraz opowiem o nowych materiałach, to napięcie rośnie. Wszyscy są ciekawi, gdzie są te nowe materiały. Sami by tak organoleptycznie to zbadali. Dodatkowo jest jeszcze kwestia obrazu. Proszę Państwa, my zapominamy, że każdy mówca, każdy prezenter jest sprzedawcą swojej wiedzy czy poglądów. No ale jak zachowuje się sprzedawca? Oczywiście stara się być miły. Proszę zobaczyć, jeśli panie idą na przykład do perfumerii. A, szanowna pani życzy sobie nowe perfumy. A proszę zobaczyć, tutaj na półce stoją całkiem nowe z Paryża. Zapach, a jaki tutaj zapach jaśminu. I tutaj jakieś drewno sandałowe. A nie czuje pani olejku różanego? Piżmo, no bo to taki wieczorny, taki sexy. I tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo uśmiech, talent prezentera, umiejętność nawiązania kontaktu. A nie, bo pani sobie życzy do sportowe, a to mamy zupełnie inne sportowe, o takiej nucie kwiatowej, wyraźniej, takie ożywcze. Tak, bo to jest właśnie umiejętność sprzedania klientowi takiego towaru, jaki chcemy mu sprzedać. Oczywiście, proszę Państwa, niestety studentów nie uczy się sztuki wystąpień publicznych i efekt taki, że lekarze nie potrafią rozmawiać z pacjentami. To wiadomo. Że profesorowie nie potrafią wykładać, nauczyciele często nie wiedzą, co zrobić z tymi rękami, których są o dwie za duże. Ja tutaj jedną mam zajętą, ale zawsze jest problem, czy ją włożyć do kieszeni, czy co innego zrobić. Ja tutaj, przepraszam, na chwileczkę odłożę, nie, może ja ten mikrofon tutaj włożę. O. I teraz bardzo często ludzie, jak nie wiedzą, co zrobić z tymi rękami, to tak, albo tak, to jest postawa na piłkarza, albo ewentualnie jeszcze tak. No i teraz pokażę Państwu coś bardzo ciekawego. Nie tak dawno byłem na konferencji prasowej, przyjechał Amerykanin z prawdziwa Kalifornia, on tak sobie ręce do kieszeni włożył, bo to jest najwygodniej, obok niego tłumacz i tak stali 40 minut i było tak, next slide please, no co oni mogli biedaki zrobić. Że profesorowie nie umieją mówić, proszę bardzo, tu fragment wypowiedzi znanego profesora. Jakimi zajmujemy się w laboratorze, którego, no tak, jeszcze, jeszcze raz. Tęczówka oka, no nie tęczówka, jak to cholera weźmie. Przy użyciu kart płatniczych, no już będzie źle, no to było ładnie, sekundy, jakie tam było korzystać z, no czemu pan się tak wyprostował? Moja wina oczywiście. Nie, źle, przepraszam, no. Nic więcej nie. No właśnie. No i tak to właśnie wygląda nagranie, przy czym pana profesora nagrywałem tylko 6 godzin, 20 sekund. Dodatkowo, proszę Państwa, jest jeszcze umiejętność właśnie owej sprzedaży, o czym zacząłem. No właśnie, czy zdobędę, zjednam sobie odbiorcę. Nawet właśnie owym zachowaniem, strojem, wszystkim. Bo to się mówi tak, ostatnio miałem takie szkolenie dla pracowników naukowych i młody pracownik przychodzi do mnie i mówi tak, pan mówi o garniturze, krawacie. Mnie jako matematykowi po prostu nie wypada wystąpić w garniturze i w krawacie. Ja mówię, a jak? Wie pan, ja to mogę przyjść w klapkach i w szortach. No dobra, no jeżeli naukowiec tak wygląda, niech będzie. Tylko pytanie, czy on będzie wiarygodny dla tych odbiorców. Moim zdaniem umiarkowanie. Czy zyska sobie ich zaufanie? Czy ludzie chcą się zaprzyjaźnić? No i wreszcie, no właśnie. A co my zapamiętaliśmy na przykład ze studiów? Jaki wykład? No to warto by zrobić coś takiego. Ja pamiętam, bo niektórzy mówią tak, a panu to dobrze, pan to takie fajne, śmieszne rzeczy opowiada, ale ja mam wykład z matematyki, to poważna sprawa, to nie mogę takich rzeczy robić. No to ja wtedy mówię, że ja pamiętam taki wykład i moi koledzy wszyscy z tego samego roku, a dzisiaj profesorowie, pamiętają wykład z metod matematycznych fizyki. To jest taki przedmiot do zabicia wszystkich studentów. A my to pamiętamy, bo to był rewelacyjny wykład. Profesor zagrał ten wykład. No właśnie, a dlaczego nie może zagrać? No właściwie to nie wiadomo.
Na dodatek te wszystkie treści można prezentować z uśmiechem. Ja musiałem się nauczyć tego uśmiechu, dlatego że bardzo często spotykam się z dziećmi. A dzieci przecież nie mogę tak mówić, teraz ci opowiem o fizyce, bo oni uciekną po prostu. Więc muszę starać się mówić tak do normalnych ludzi. Naprawdę. A wielu profesorów mówi tak, no ja jestem poważny, bo będę mówił o poważnych sprawach. Teraz będzie lekcja matematyki, wy głąby tego nie zrozumiecie. No i oczywiście, rzeczywiście nie rozumieją, nie ma obawy. Oczywiście to wszystko wymaga pewnych przygotowań, nie łudźmy się, tego się za pierwszym razem nie robi. Na dodatek my się chętnie interesujemy tym, co jest wokół nas, a więc na przykład, tak jak tutaj pokazuję, chociażby robieniem ciasta, czy patelniami, o tak jak chociażby na tym zdjęciu. Na dodatek chętnie byśmy zobaczyli, ja kiedyś robiłem takie programy Kuchnia dla dzieci, i to oglądali głównie dorośli, a zwłaszcza emeryci. Dlaczego? Bo oni oczywiście chcieli sprawdzić, czy ja dobrze te dzieci uczę. Na dodatek oni by sami potrafili te doświadczenia zrobić, tylko nie zrobią, bo im się nie chce. No ale zawsze fajnie jest pokazać, że mogliby zrobić, gdyby tak bardzo chcieli. Oczywiście jest jeszcze kwestia pokazania czegoś z innej strony. No to jest na przykład moje pamiątkowe nagranie, kiedy byłem w gabinecie kosmetycznym. Swoją drogą, że też paniom się to podoba, kurczę, próbowałem, a jakoś nic z tym przyjemnego nie widzę. To doświadczenie na sobie dodaje autentyczności. Wobec tego inni widzowie też mogą się z tym identyfikować. Oczywiście jest to kwestia również zachowania proporcji. No i wreszcie emocje. My zapominamy treści, nazwiska, tamto wszystko. No wiadomo, no pamięć ludzka jest ulotna, ale emocje zapamiętujemy wszyscy. No właśnie, jak to jest z tymi emocjami? Proszę Państwa, sportowcy to wiedzą, że oni muszą to zagrać. Proszę zobaczyć, to rzucanie się na mecie, to już umiera. A właśnie, jest taka reklama, którą Państwu pokażę. Tutaj jest na przykład, są zdjęcia, okładka z forum. Właśnie ta młoda dama, która jest piłkarką nożną. Proszę Państwa, są takie panie. I ona z tej radości, że strzeliła gola, podniosła koszulkę. Pod nią miała, jak widać, elegancki top, nic się nie działo, ale samo to, że brzuch pokazała i emocje pokazała, to wywołało euforię. Proszę Państwa, 6,5 miliona widzów następnie było, no bo wszyscy chcieli zobaczyć drugi raz. A jak to wygląda w praktyce? Proszę zobaczyć. Euro 2004. The 92-page guide free on Monday in The Guardian. Oczywiście to tylko reklama, ale coś w tym jest. Na dodatek, proszę Państwa, telewizje uczą wybuchów emocji. Proszę zobaczyć, że jak ktoś tam wygrywa, nawet jak wygrał 200 zł, to aaa, wygrałem! No, zupełnie jakby rzeczywiście zdobył co najmniej szczyt świata. Bo tego wymagają producenci. Jak on tego nie zrobi, to powtarzają jeszcze raz. To jeszcze raz wygrasz i teraz tak wygrałem. Bo inaczej tego no, nie będzie dobrego widowiska. Wobec czego teraz tak, artyści grają artystów. No wiadomo, ten luz, te kapelusze, tam takie różne natchnienie. Politycy pokazują z kolei jurność. No w tym celuje pewien premier pewnego znanego rządu. No on jest jurny strasznie, 72 lata ma, a jaki chłop. No dobrze, a naukowcy? No właśnie, naukowcy też muszą zagrać naukowca. Bo wbrew pozorom, proszę Państwa, Einstein też grał Einsteina. To nie tak, że on tak od razu się urodził. On wiedział doskonale, co przyciągnie uwagę. No, wobec czego tego też się trzeba nauczyć, w jaki sposób zagrać bycie naukowcem. No i wobec tego trzeba opowiedzieć o tej pasji, pokazać ten entuzjazm, ponieważ człowiek, który pokazuje te emocje i to pokazuje w taki sposób, który możemy przyporządkować do jego profesji, jest oczywiście dużo bardziej wiarygodny. No właśnie, ponieważ wszyscy chcą być bawieni, nie wypada się do tego przyznawać, no to właśnie brakuje nam matematyków, fizyków, inżynierów. No właśnie zadaniem edukacji, również tej edukacji internetowej, edukacji medialnej, edukacji przez telewizję jest właśnie nakłonienie młodych ludzi, żeby zechcieli się uczyć tej matematyki, fizyki, chemii, tego wszystkiego. No bo inaczej, proszę Państwa, we Wrocławiu już nie założono 2 fabryk tylko z tego powodu, że nie było inżynierów. Wrocław przecież ściąga inżynierów z całego regionu i wciąż ich brakuje. Tylko w Warszawie powstało centrum projektowe, które zatrudnia 1000 inżynierów na Okęciu. No to 1000 inżynierów wyssanych z rynku to jest nieprawdopodobna siła. To znaczy, że brakuje ich dla innych producentów, dla innych fabryk.
No i wreszcie, proszę Państwa, ja generalnie rzecz biorąc robiłem programy również rozrywkowe, Cyrk Fizyków, Kuchnia. Ja chciałbym robić takie programy, które byłyby bardziej zabawne i przyciągały widzów do nauki, bo społeczeństwo naprawdę będzie takie, jaka będzie telewizja. I to właściwie było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. edustudio.pl. Wideo rozwiązania dla edukacji.